Skoda Rapid Spaceback od jesieni 2013 roku powiększyła gamę modeli Skody w obszernym segmencie kompaktów pomiędzy Skodą Fabią a Skodą Octavią. Po raz pierwszy Skoda zaoferowała samochód kompaktowy, który łączy praktyczność Skody z nadwoziem z krótkim tyłem. Zapraszamy do kolejnego odcinka Motomaniaków, w którym dzisiaj bliżej przyjrzymy się Skodzie Rapid w wersji Spaceback. Szyby boczne o dużej powierzchni w Rapidzie Spaceback są połączone z bardzo smukłymi słupkami. Podkreśla to dynamiczny wygląd samochodu oraz zapewnia mnóstwo światła wewnątrz, uczucie przestrzeni i doskonałą widoczność dookoła. Moc i dynamika charakteryzują także tył samochodu. Wyraziste linie definiują tył, celowo podkreślając orientację poziomą. Przestronność Skody Rapid Spaceback ustanawia nowe wzorce w segmencie. Ze swoją atrakcyjną kombinacją przestronności, funkcjonalności i stylistyki Rapid Spaceback jest nowością w segmencie samochodów kompaktowych. To jest bardzo przestronne auto, które reprezentuje jedną z kluczowych wartości firmy. W sposób charakterystyczny dla Skody wnętrze Rapida Spaceback wyznacza nowy standard w swojej klasie. Ma on tyle samo miejsca dla pasażerów, jak i starszy brat, pomimo że jest krótszy aż o 18 cm od Rapida Sedana. Tył Rapida Spacebacka oferuje najwięcej miejsca na nogi. Wnętrze nowego Rapida Spaceback może się także pochwalić sportową, trójramienną kierownicą, eleganckimi listwami dekoracyjnymi i nowymi wzorami obić foteli. Skoda Rapid, aby wywiązać się z funkcji samochodu rodzinnego, musi być także dobrze wyposażona. Producent podczas projektowania modelu dużą wagę przyłożył do aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa. Systemy ABS i ESP będą montowane seryjnie w każdym samochodzie, który trafi na rynek krajów Unii Europejskiej. W przypadku kolizji nad pasażerami czuwają poduszki powietrzne przednie i boczne, kurtyny powietrzne oraz regulowane trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami. Dodatkowo sztywna karoseria zapewnia znakomite efekty odkształceń w razie zderzenia. Charakterystyczne przetłoczenie tylnego pasa pod tablicą rejestracyjną jest także nowym stylistycznym elementem czeskiego producenta, który znalazł się także w nowej Octavii. Rozwiązania Simply Clever uzupełniają tę wielką przestronność. Nowy Rapid Spaceback ma podwójną podłogę w bagażniku, która umożliwia podzielenie bagażnika na dwa poziomy, zapewniając lepsze jego wykorzystanie. Ponadto Rapid Spaceback oferuje wszystkie praktyczne rozwiązania znane z Rapida Sedana, w tym skrobaczkę do szyb po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa z centralnym zamkiem, kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, dwustronną matę w bagażniku i pojemnik na odpadki w drzwiach. Skoda Rapid Spaceback jest oferowana z kilkoma silnikami do wyboru oczywiście. Mamy ten podstawowy silnik 1.2T SI, który występuje w trzech konfiguracjach, a więc o mocy 75, 85 albo też 105 koni mechanicznych. Drugim silnikiem benzynowym jest ten bardziej topowy 1.4 TSI o mocy 140 koni mechanicznych. Ale w Rapidzie możemy też wybrać silniki diesla. I to jest silnik 1.4 litra o mocach od 90 do 105 koni mechanicznych. Teraz spróbujemy pojechać nieco delikatniej, żeby sprawdzić, jak rzeczywiście ten silnik jest oszczędny. No i proszę, jedziemy spokojniej i komputer pokazuje zużycie na poziomie 4,4-4,6 litra na 100 km, a więc już całkiem przyzwoite. W Spacebacku podoba nam się deska rozdzielcza. Zauważcie, ta część plastikowa, tu mamy wstawkę pseudo-metalową, ale trzeba przyznać, że naprawdę wszystko jest bardzo ładnie spasowane.
Rapid Spaceback typowo dla Skody oferuje mnóstwo miejsca, liczne rozwiązania Simply Clever, najlepsze bezpieczeństwo, interesujące możliwości indywidualizacji, małe zużycie paliwa i znakomity stosunek ceny do jakości. Do zobaczenia w następnym odcinku Motomaniacy TV.